Witam, witam, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rajewski z tej strony i pewnie się zastanawiacie, jak to już inforeki, to co znaczy, że dzisiaj tylko jeden film, bo inforeki lecą zawsze jako drugi, kochani. Nic bardziej mylnego, potężna niespodzianka szykuje się na wieczór. Mocne pitolnięcie, kochani, będziecie przynajmniej zaintrygowani, jeśli nie zachwyceni. Ale dalej zostawiam to w charakterze pewnej niespodzianki, której to przecieki na dniach pojawiały się na moim Facebooku i nie tylko na moim, dlatego gry łączą, a nie dzielą, wskakuje na nowy poziom przeżywania i dowód zasadności tej, myślę, szczytnej idei będziecie mieli dzisiaj w potężnym po prostu wydaniu, kochani, ale zaczynamy sobie oczywiście od HTR-u, czyli charytatywnej tarczy Roya, która informuje o konieczności pacnięcia raka. Dla kogo, gdzie, co i jak macie teraz na ekranach swoich monitorów, oczywiście standardowo w opisie dzisiejszego filmu. Dla kogo, w jakim celu, w jaki sposób pacamy raka, kogo wspieramy, macie absolutnie tutaj wszystko. Także mówiąc krótko, Nikola i jej nowotwór, który trzeba pacnąć raz, a dobrze, także wspieramy i po prostu zapoznajemy się z tematem, jakby nie było. Kochani, przechodzimy teraz do oficjalnej informacji, która pojawiła się na moim kanale w dniu wczoraj, bodajże chyba, żeby was nie skłamać. 15. edycja paintballu z Rojem. Jest to pierwsza edycja, która będzie, mam nadzieję, że stale wsparta przez ogromną ilość różnych firm i sponsorów. Czyli reasumując, kochani, ja jako Rojo z Splatpak TV, Mike jako Kansus, Grzesiu jako Ragefan, gry od Techlanda, gry od Ubisoftu, będą fanty od CD Action, od portu MMO, kochani, puszki od Sprite'a, a także Sony Polska interesuje się moim eventem. Także strasznie się cieszę, że no, nabiera to potężnego rozmachu i coraz więcej osób widzi w tym po prostu coś atrakcyjnego, fajnego i sympatycznego, kochani. Nie inaczej będzie, jeśli chodzi o wspomnianą 15. edycję Funiejowie. W lipcu standardowo szykuje się, znaczy standardowo. Standardowo w myśl, że powtarzam się. Po raz pierwszy Warszawa. Być może Wrocław na sierpień, ale nie potwierdzam jeszcze tego. Potwierdzę wam jak najbardziej Warszawę w lipcu. Teraz stary dobry Uniejów, Termy Uniejów. Fenomenalnie wypadło to rok temu, albowiem będziemy teraz drugi raz. Jeśli chodzi o paintball z rojem PZR, jak najbardziej są wolne miejsca, zarówno dla 13 wzwyż, jak i od 8 do 12, i tu sloty, także zapraszamy, kochani, serdecznie. Będzie się po prostu działo. No i dużo fantów się będzie losowało, jakby nie było. Kochani, pora na kulturalnych, kochani, kto otwiera listę kulturalnych, fantastycznych osób komentujących, nie tylko: Paweł Gula, Most Polska, Dangi HD, Marcelos, Don Pedro, Game Series Video.pl, Demol King, Kozak.pl11, Czwarty Spartan oraz Bawol. Pozdrawiamy serdecznie i równie serdecznie dziękujemy. Kochani, przegląd tygodnia. Przegląd tygodnia, trochę się działo, dziać się będzie jeszcze więcej. Więc tak, sobotę otwarliśmy mocnym pierdolnięciem Psycho Royo, jedna z najbardziej bogatych, najdłuższych, najciekawszych gier pod Royo Fan Games autorstwa Mr. Ciastku i Hellboy WB. Kochani, następnie Metro Last Light, czyli soczystego klimatu ciąg dalszy, oczywiście Season Pass. Znów w ramach troszeczkę Royo Fan Games Weekendu Royo Trapped by Scrypius and Kot Kucław's Revenge. Pewien symboliczny dwupak. Następnie zrobiliśmy sobie recenzję średniaczka, czyli Bound by Flame w ramach Longshorta. Poniedziałek oczywiście offline. Oczywiście Happy Wheels, stary dobry Metro, czyli mamy śmiesznie i mamy klimatycznie i poważnie. Wspomniany paintball z rojem, wyczekiwany przez was Outlast Whistleblower, bądź jak Rojo w Ściganym było obrzydliwie grubo w przenośni i dosłownie. Dwa bulety, czyli środa, czwartek,
czwartek elegancko po sobie, w czwartek jak co czwartek mocne pierdolnięcie o turhary w ramach Funny Moments, tym razem padło na dość świeżą grę w myśl nagrywania na mój kanał, czyli South Park Kijek Prawdy. Z kolei jeśli chodzi o środę, przygotowałem dla Was mini fotorelację z urodzinowego weekendu, 18 CD Action CDA Expo we Wrocławiu. Także jeśli Was tam nie było, to myślę, że czegoś się o evencie możecie z mojej relacji symbolicznego dowiedzieć. Kochani, co teraz? Doczekaliśmy się pierwszy odcinek Real Life Raid, czyli mini serialu internetowego, którego to wraz z Freakiem jesteśmy patronami medialnymi. Zobaczcie sobie, jak wielomiesięczne, jaki efekt dały wielomiesięczne przygotowania. Ja uważam, że wyszło przynajmniej dobrze. Bardzo spodobała mi się praca kamery, udźwiękowienie, klimat, filtry oraz fenomenalne stroje, kostiumy, charakteryzacja. Także 20 minut, zobaczcie jak to wygląda. Przesympatyczna darmówka i życzę jej po prostu podobnego sukcesu co Nuka Break. Przepraszam. Także zapoznajcie się z tematem i wspieramy twórców, jeśli nie łapą w górę, to przynajmniej konstruktywną krytyką, ciepłym słowem. Kochani, zapraszam serdecznie. Będę Was oczywiście na bieżąco informował o tym wszystkim. Pragnę również zaznaczyć, o czym prawie zapomniałem, jeśli chodzi o Royo Fun Games, mamy grupę, która będzie oficjalnymi, uniwersalnymi testerami gier pod Royo Fun Games, czyli oni będą grać w te tematy przede mną, wszystko w ramach, by pomóc twórcom ulepszyć ich produkt, żeby to, w co gram już w ostatecznym materiale, było po prostu lepsze i przystępniejsze nie tylko dla widza, ale również dla mnie. Wszystko oczywiście w ramach wspierania młodych twórców gier wideo na różne możliwe sposoby. Także tylko informuję, że sugerujemy się Waszymi komentarzami i od razu wdrażamy odpowiednie procesy, które mają na celu ulepszyć po prostu dany produkt i wpłynąć na rozwój całej inicjatywy. Po prostu. Kochani, jeśli chodzi o zapowiedzi, będą grube, tak jak mówię, w dniu dzisiejszym wieczorną porą grube pitolnięcie mini serii, potężna kolaboracja, dowiecie się o co chodzi. Jutro mocny, długi, konkretny, być może obrzydliwie kontrowersyjny, chociaż może niekoniecznie, to zależy od Was. Vlog, moje urojenia wraz z gościem specjalnym, będzie poruszony temat, do którego przymierzałem się od długiego czasu, także wreszcie coś dla miłośników konkretnego, rozkosznego, epickiego pierdolenia. Następnie mocne metro, rozpoczynamy czwarty dodateczek, podzielone na trzy części. W niedzielę Royo Fun Games z bardzo fajnej gry, rzadko która taką nie jest na marginesie, a wieczorem druga część tego, co rozpocznie się dzisiaj wieczorną porą. Kochani, co teraz? Przechodzimy oczywiście do kanałów polecanych. Kochani, kto dzisiaj? Kawka. Kawka. O, może tak. Coś dla miłośników muzyki, fajnych miksów, fajnych przeróbek, fajnego dubstepu. Są i różne poradniki. Bardzo fajny kanał, nie tylko nastawiony na jakiś konkretny sektor w myśl audio sympatycznej, mocnej, z fajnym przytupem i kopnięciem werbalki, ale również jest tam jakiś taki walor pomocy ukierunkowanej w stronę odbiorców, widzów. Muzyka? Okej, okay, ale co jako drugi kanał? Kochani, Epic Music Videos, czyli coś na zasadzie fajnych montaży, przeróbek, trochę na zasadzie tribute. O wielu zwiastunach, czy to filmowych, czy to gamingowych, dowiedziałem się na podstawie tych materiałów. Filmów nie jest dużo, ale świetnie się ogląda i równie świetnie się ich słucha. Także coś dla ucha, coś dla oka było w dniu dzisiejszym i nie pozostaje mi nic innego niż życzyć Wam sympatycznego, bezpiecznego weekendu. I zapraszam po prostu na swój kanał, albowiem jak co weekend coś fajnego myślę, że dla siebie znajdziecie przez te dwa wolne dni. Pozdrawiam serdecznie, serdeczna tarcza. Boom!
Yeah.